Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i przede wszystkim na luzie. Dzisiaj zajmiemy się jedną bardzo, bardzo istotną, powiedziałbym nawet krytyczną sprawą. Jeżeli my chcemy w życiu osiągnąć prawdziwe szczęście, prawdziwe zadowolenie, być w prawdziwych, autentycznych relacjach. Tą rzeczą jest bycie sobą, bycie autentycznym. To jest niby prosta i oczywista rzecz, ale jeżeli rozejrzymy się wokoło tak naprawdę uważnie, to zobaczymy, że znakomita większość ludzi ciągle próbuje zrobić lepsze wrażenie niż naprawdę są. Próbują pokazać się ze swojej absolutnie najlepszej strony, próbują pokazać się prawie jak ideały i to w dzisiejszych czasach coraz bardziej i bardziej się nasila. Można by pomyśleć, że jest to prawie element konieczny, żeby osiągnąć jakiś sukces. No i potem w rezultacie mamy coś takiego, że po pierwsze wokół nas biega mnóstwo perfekcyjnych, w cudzysłowie plastikowych ludzi. Tacy plastikowi ludzie poznają się nawzajem i wchodzą w relacje, gdzie potem w praniu okazuje się, że jest to całkiem inaczej. I bardzo wiele podobnych takich sytuacji. Ja to mówię niestety z własnego doświadczenia, bo kiedyś też taki byłem. Kiedyś byłem, dawno, dawno temu już, ale byłem mistrzem dopasowywania się do tego, jak właściwie chciałem być postrzegany, jaki obraz mojej osoby tworzę w oczach innych ludzi. Coś takiego, co dzisiaj bardzo wiele osób sprzedaje pod nazwą marka osobista. Stwórz sobie jakiś sztuczny obraz i potem zrób wszystko, żeby tego obrazu pasować. Okej, tak robiłem dawno, dawno temu. Dlaczego nie robię tego teraz? Z bardzo prostego powodu. Długoterminowo okazało się, że większość rzeczy, które osiągałem dzięki takiemu w cudzysłowie przebraniu, zakładaniu różnych masek, pokazywaniu się nie takim, jakim tak naprawdę byłem, było równie mało autentyczne, jak ja sam wtedy, kiedy to robiłem. I uwierzcie mi, na dłuższą metę to nie jest ani satysfakcjonujące, ani przyjemne i też źle wpływa na poczucie własnej wartości. W związku z tym mój postulat dla Was jest: bądźcie sobą, nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Tu oczywiście pojawia się parę aspektów, które koniecznie trzeba omówić. Aspekt numer jeden. Jeżeli ktoś powie tak, no dobra, jak ja będę taki, jak jestem, to mnie znakomita większość ludzi odrzuci. Nie będzie chciało mieć ze mną kontaktów, nie będzie chciało mieć ze mną relacji, nie będzie chciało robić ze mną biznesu. Tak się może zdarzać, ale zakładając, że nie jesteśmy jakimś ostatnim, przepraszam za sformułowanie, dupkiem, to tak naprawdę nic nie szkodzi. Dlaczego? Bo jeżeli się dobrze rozejrzymy, zawsze znajdziemy ludzi, dla których my, tacy jak jesteśmy dzisiaj, tu i teraz, jesteśmy interesujący, jesteśmy atrakcyjni i którzy z nami chcą robić różne rzeczy, od biznesu począwszy, na bliskich, romantycznych relacjach skończywszy. I to będą ludzie, którzy to będą chcieli dlatego, bo właśnie potrzebują, poszukują czegoś, kim my dzisiaj, tu i teraz jesteśmy. Także to jest bardzo istotna sprawa i tym się nie zniechęcajcie. Oczywiście ktoś tam mówi, no dobrze, ale większość ludzi mnie wtedy odrzuci, co ja zrobię. Ja mówię tak, okej, weźmy czysto teoretycznie, że ja jestem sobą i 98% ludzi, patrząc na mnie, czy komunikując ze mną takim, jakim jestem, mówi, z takim Aleksem nie chcę mieć w ogóle do czynienia. Co to oznacza? To oznacza, że 2% ludzi mówi, okej, takiego Aleksa to ja mniej czy bardziej szukam, takiego Aleksa z takim Aleksem ja mniej czy bardziej chcę mieć do czynienia. I 2% wydaje się, że to jest niewiele. No ale spójrzmy. W Polsce jest, o ile tam gdzieś wyczytałem, 25 milionów dorosłych ludzi. Jeżeli mamy 25 milionów dorosłych ludzi tylko w naszym kraju i teraz weźmiemy z tego 2%, to ciągle to jest 500 000 ludzi, którzy właściwie patrząc na mnie takim, jakim jestem, komunikując ze mną takim, jakim jestem, powiedzą, wow, właściwie to jest coś oryginalnego, coś fajnego i właściwie czego szukałem albo potrzebuję. 500 000 ludzi. Oczywiście, to nie jest 500 000 w jednym kawałku, że wchodzisz do sali i tam czekają setki tysięcy ludzi, którzy cię chcą. Oni są rozproszeni, 2%, prawda? Ale w dzisiejszych czasach, przy wykorzystywaniu mediów społecznościowych, przy pewnej otwartości, przy robieniu różnych rzeczy na forum publicznym, w tym wychylaniu się, a nie zamykaniu w czterech ścianach, bez problemu możecie takich ludzi znaleźć, albo co ciekawsze, tacy ludzie znajdą się sami. I ja to też nie mówię dlatego, bo to jest jakaś teoria, którą sobie wydumałem, tylko to co najmniej od 20 lat jest praktyka mojego życia. Możecie sobie wyobrazić,
Ja, człowiek, który naprawdę ani nie wyglądam tak super, ani mam wiele innych słabości, o których nie chcę może teraz mówić, ale jestem normalnym, ułomnym człowiekiem, który parę rzeczy umie może trochę lepiej, ale generalnie jestem ułomnym. I jeżeli to u mnie jest możliwe, to u was tym bardziej. Pamiętajcie, nawet jak 2% powie ok, to jest 500 000 ludzi w Polsce. Trzeba się tylko rozejrzeć, trzeba z nimi komunikować. To jest numer jeden rzecz. Rzecz numer dwa, o której warto też pamiętać, to jest jasne, jeżeli ja mówię tak, ok, jestem jaki jestem, nie udaję nikogo lepszego, to nie ma być to oczywiście wymówka do tego, aby się dalej nie rozwijać. To jest jasne, prawda? Że my staramy się dalej rozwijać, przynajmniej ja i polecam to wszystkim, staram się nawet z dnia na dzień być lepszym człowiekiem, który więcej rozumie, więcej widzi, więcej potrafi zrobić, więcej potrafi rzeczy zainicjować. To jest normalna rzecz, to jest proces rozwoju. Ale jeżeli ja dzisiaj kogoś spotykam, to spotykam kogoś, spotyka go wersja Alexa autentycznego, który jest dzisiaj tu i teraz. Nie ma innej, nie ma lepszej. Wszystkie lepsze na dzisiaj byłyby wersjami fałszywymi. To jest ten Alex, który chętnie miałby 10 albo 15 kilo mniej. To jest Alex, który miałby może lepszą pamięć do twarzy, prawda? Brad Pitt ma ten sam problem, tylko on jest ładniejszy, ma więcej kasy, ale mamy ten sam problem, że źle zapamiętujemy twarze. I jeszcze parę innych słabości. Nic nie szkodzi. To jest jasne, że ja chcę pewne rzeczy w sobie rozwijać, pewne rzeczy ulepszać, ale to nie może być wytłumaczeniem tego, że staram się udawać kogoś, kim nie jestem, mówię tak, no będę teraz udawał kogoś, kim nie jestem, bo w przyszłości taki się stanę. Nie, jestem jaki jestem. I tak komunikujcie z innymi ludźmi i zobaczycie, co wtedy się stanie. Na początku będzie masakra, nie? Bo większość ludzi powie, wow, z takim człowiekiem nie chcę mieć do czynienia. Ale jeżeli wystarczająco szeroko będziecie zwracać się do innych ludzi, bez uprzedzeń też, to jest bardzo ważne, bez uprzedzeń, no to się okaże, że znajdziecie więcej niż wystarczająco osób, które z wami będą chciały mieć biznes, chciały z wami być zaprzyjaźnione, będą chciały z wami iść do łóżka, będą chciały mieć z wami relacje. I to jest wtedy fantastyczna sprawa, bo masz to poczucie autentyczności, że to, co się dzieje się naprawdę, dotyczy to ciebie, a nie jakiegoś sztucznie stworzonego obrazu. To często widać u takich różnych plastikowych ludzi, że wewnętrznie, jak tak masz doświadczenie trochę z ludźmi, oni prezentacje robią piękne, gładkie, wszystko, a czujesz wewnętrznie tą taką niepewność, wewnętrznie jakoś taką, czegoś tam brakuje. To jest właśnie, brakuje poczucia tego, że ja taki jestem, jest akceptowany, że nie muszę się udawać, że nie muszę udawać, że nie muszę się przebierać. Także zapamiętajcie, to jest bardzo istotny element i zacznijcie to robić. Dobrze, tyle na dzisiaj. Jeżeli nie chcecie przegapić jakiegokolwiek filmu z tej serii czy z innych serii, to możecie zapisać się na mój newsletter, w którym ja bardzo nieregularnie, rzadko, ale jednak wysyłam do was informacje o tym, co się nowego pojawiło. Poza tym zachęcam do eksperymentowania. Wypróbujcie to. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, napiszcie do mnie na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek. Jeżeli film wam się podoba, zalajkujcie go też, bo w ten sposób więcej osób będzie go widziało. Tyle na dzisiaj. Życzę wam bycia szczęśliwym tacy, jacy jesteście. Dzisiaj, tu i teraz. Do zobaczenia.